Cześć, to Marek. Wytrzymałość? Koncentracja? Stabilizacja? Nie, to nie są cechy, jakie mam dzięki mojej pracy. To cechy, jakie ty możesz nabyć, ćwicząc na Football Mat. Football Mat to mata do treningu piłkarskiego, zapewniająca kompleksowy rozwój młodego piłkarza. Dzięki treningom z Football Mat poprawisz dribbling, kontrolę i panowanie nad piłką, grę słabszą nogą, koordynację ruchową i wiele innych. Ponad 70 ćwiczeń połączonych w darmowe treningi na kanale Football Mat. Ty wybierasz, który trening dziś wykonasz. Dla profesjonalistów i amatorów, dla dzieci i dorosłych. Specjalne programy treningowe poprawiające twoje umiejętności piłkarskie. Wejdź na football-mat.com, sprawdź link w opisie i z kodem MAREK50 odbierz 50 zł rabatu na zakupy maty treningowej. Bądź lepszy z Football Mat. Bądź lepszy niż jeden z ekstraklasy. No to akurat nie trudno. Panie prezesie! Marek, siadaj obok, zaraz zaczynamy! Jeszcze tylko pobiegnę do tego, co obsługuje telebim. Po co? Podać teksty, jakie ma wyświetlać. A tak, tak. Tylko uważaj, by nie spierdzielić tego, jak baba z kurczakiem. Co? Co się stało? Dzień dobry. Przyszedłem podpisać nową umowę. A ty? Tak, ta. Gustak, asystent asystenta trenera bramkarzy w reprezentacji. Czyli balast. Co? Piłkarz? Nie. Selekcjoner? Nie. Lekarz? Nie. Czyli zbędny. Asystent trenera. Asystent balasta. Bramkarz. Sramkarz. Zbędny. Wniosek odrzucony. A to ja to pier... Ależ to eskalowało! No i co? Możesz z nim pogadać, załagodzić. Daj spokój! Pytałem Prodigio. I co? Powiedział, że... Balast! Probierz nie potrzebuje! Aha! Koniec meczu! Wygrywamy zdecydowanie! Ze dwóch bramek nie widziałem! Czy jesteśmy już potęgą? Jeszcze nie, jeszcze chwila. Wygrywamy z Estonią. To na plus. Jakie jeszcze plusy? 17 rzutów rożnych, 1500 dośrodkowań, 3000 podań, wysokie posiadanie piłki. W ogóle to piłki były nasze, z naszej hurtowni. Dobrze dziś graliśmy blokiem, nieźle w przyjęciu. Najlepsi na boisku? Zdecydowanie Arek Śliwka i Bartek Kurek. Stadion nadal śpi, ale nadzieje przedłużone. Jedziemy do Cardiff. Co tam na nas czeka? No mnie na pewno przyjemności. Pewnie pójdę do parku, zwiedzę katedrę. Pewnie piwko albo 7 w pobliskim pubie. Trzeba uważać na zmiany wątrobowe. Takie małe plamki na dłoniach. To tyle na dziś. Życzę Państwu wieczoru, a jutro kolejnego dnia. Z hali włocławskiego Nobilesu żegnam Państwa, ja Mateusz Burek. Ja też. Ależ to probierz poukładał. Kurde, normalnie, maszyna normalnie. Probierz? Top. Probierz, kurwa, top. Ale co poukładał? Pewnie wszystko. Wszystko poukładał. Widzisz, mówiłem. Probierz niepokonany. 5 meczy, 3 wygrane, 2 remisy. Normalnie. Lewy? Top. Tak prawie. Wyciągłem swojego żugaja. Co wyciągnął? Żugaja? Co? To od żugaje. Żugajek. Żugejki? Żugaja. Wszyscy w formie. Każdy dostanie żugaja. Julia żugę dla każdego. Przywieź probierzowi ją do Cardi. Żugaja. Piotrowski. Kurna, normalnie polski Bellingham. Ale z żudożerca. Dobry mecz. Razek probierza. Pomysł probierza. Wiadomo, że dobry. Zalewski. Kurna, ten to już normalnie chyba wyszedł od żugaj przed chwilą. Motorek w dupie. Motorek? Probierz załatwi jeszcze jeden raz. Jak? Się nie martwi, się załatwi. Zieliński. Odblokowany. Był okej. Okay. Szymański. No, odblokowany. Uff. Jeszcze kilka takich meczy i probierz zaraz wszystkim. Jeszcze Kanal Plus odblokuje. Bramki na A2. Wszystko odblokowane. Mecz otwarcia. Za nami. Mecz o wszystko. Przed nami. Brakuje meczu o honor.
Brakuje już honoru. Co? Czemu? Właśnie wygraliśmy w półfinale... z Estonią. No jo. Nie ma się czym chwalić. Wojtek. Jeszcze bramkę straciliśmy. No tak. O, to przez tego. No co? Betoniarek! Janek ćwiczy odskok od piłki. Potrójny aksel. Ten drugi nie lepszy. Ja? Przecież mnie tam nawet nie było. No dokładnie. A gdzie byłeś? Nie wiem, ale nie tam. Gdzie? Gdzie miałem? Brawo, więcej ludzi z ekstraklasy. On gra w MLS. Jeszcze lepiej. Też mogłeś obronić. A j... ci? Nie. Panowie! Chwileczkę. Ja tylko... tu... dla pana Janka... to jest mata. Mata? Pato inteligencja? Mata do ćwiczeń. Proszę. Koncentracja, stabilizacja, taka sytuacja. Pan Janek poćwiczy i będzie jeszcze z niego obrońca. Co? Betoniarek? Ja normalnie pato obrońca. Jan Najman. Betonajman. Nieśmieszne. Kurna śmieszy, no. Myśleliśmy już o wakacjach wielkanocnych. Selekcjonerze, a może... zadzwonić po Glika? Albo po Siplaka. Zadzwonię po Władysława Żmudę. Panowie, wątpiłem. Ale się myliłem? Nie, nic się nie zmieniło. Nadal wątpię. Aha. 5-1 z zawsze mocną Estonią. Kiedy mocną? Światełko widać w tunelu. Takie małe, LEDowe. Oszczędzamy. Czuć było pełen stadion. Słychać było kibiców. Estonii. Czuć było widowisko. Czuć było 20 zł za piwo. Za takie mecze się płaci. Ja wam, panowie, gratuluję. Ale praca nie jest jeszcze skończona. Wasza. Ja dzisiaj to już raczej laba. Robię dzisiaj już teraz tylko szklaneczka. Golfik? Cygaro. Cygaro? Pet Guardiola. Niby jest spoko, ale jakoś nadal wali gnojem. Panowie, es bueno. Por lo que sigue siendo normal. Por lo que sigue siendo normal. Co? Jest dobrze, czyli nadal średnio. Aha. Fundamentalny mit założycielski został założony. Pod czym? Pod fundamentem. Byliśmy lepsi. Serio? Fraszka na koniec? Probierzmy fraszkę na Team Spirit. Spirit? Może i słaby ten nasz Bednarek. I kiedy gra, masz kilociarek. I może gra o spale. Ale reszta nie lepsza wcale. Motywacyjna. Zugaja. Dobrze, co dalej? Dalej wracamy do hotelu. Trzeba posklejać Frankowskiego. Zezłomować kosza. Normalnie, kurna. Wy do hotelu, tak? Ja to pewnie jeszcze nie. A we wtorek z kim? Walia. Walia? Niestety, panie prezesie, nie będzie Finlandii. Ej, jak nie? Idziemy na miasto.